Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu Koła Naukowego Prawo i Wschód i Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. To już drugi blok panelu, drugi panel ogólnopolskiej konferencji naukowej Koronawirus – Nowa Rzeczywistość. Mam przyjemność moderować panel pod tytułem Cyfryzacja Bezpieczeństwa i żeby Państwu już nie przedłużać niepotrzebnie, chciałabym od samego początku przypomnieć, że istnieje możliwość zadawania pytań naszym prelegentom. A podczas całego wydarzenia proszę zostawiać te pytania w komentarzach pod naszą transmisją na Facebooku i pod koniec wydarzenia na pewno wrócimy do nich i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Tylko chciałabym poprosić kierować te pytania do konkretnych prelegentów, żeby pod koniec wydarzenia nie było zamieszania. Dziękuję. A w takim razie, żeby już nie przedłużać, przedstawię naszego pierwszego prelegenta. Oddaję głos panu Łukaszowi Pietraszkowi, który przedstawi i wygłosi referat na temat cyfryzacji w dobie COVID-19. Panie Łukaszu, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Już tutaj udostępniam swoją prezentację. Tylko nie mam możliwości, mam wyłączoną możliwość udostępniania ekranu. Nie wiem dlaczego. Dobra, w takim razie proszę wysłać na czacie do mnie prezentację i ja mogę ją wyświetlić. Dobrze, już wysłałam. Już wysłałem. Na razie nie dostałam, ale poczekam. Aha, już dostałam. Jest. Już otrzymałam i za chwilę. Panie Łukaszu, już proszę zaczynać i przypominam panu, że ma pan 10-12 minut. Dobrze, no to zaczynając. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Pietraszek i postaram się dziś przybliżyć Państwu temat cyfryzacji w dobie koronawirusa. Opowiem o tym, jak to wygląda obecnie oraz jak moim zdaniem powinno to wyglądać w przyszłości. Proszę następny slajd. Na początku trzeba byłoby powiedzieć o wymaganiach technologicznych takich rozwiązań, więc zacznijmy od tego, co jest potrzebne do pełnej cyfryzacji wszystkich procesów w państwie. Przede wszystkim sprawnie działający system dedykowany oprogramowaniu oraz niezawodny sprzęt. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że aby móc w pełni polegać na cyfryzacji całego państwa, musimy mieć pewność, że cały ten system będzie stabilny, bezpieczny i przystępny dla każdego. Poproszę o następny slajd. Przeniesienie codziennego życia do sieci w dobie COVID-19, czyli to, co obserwowaliśmy przez ostatni czas, ostatnie miesiące u nas w kraju, pojawienie się całej tej pandemii koronawirusa i konieczność wprowadzenia licznych obostrzeń spowodowały duży wzrost znaczenia nowych technologii, szczególnie w sektorach takich jak oświata, ale między innymi też administracja czy finanse. W kontekście oświaty pandemia zaskoczyła wszystkich, a mimo to uczelnie dość szybko przeniosły całą naukę ze stacjonarnej na zdalną. Wykłady przeprowadzane były online, ćwiczenia na platformach Moodle. No i dość szybko i sprawnie zostało to przeniesione w taki sposób, że studenci mogli kontynuować naukę. Jeśli chodzi o uczniów, no to wyglądało to nieco gorzej, jeżeli chodzi o przeniesienie tego do internetu, ale z tego, co wiemy, były nad tym prowadzone różnego rodzaju prace i jeżeli chodzi o studentów, to się udało, więc gdyby w przyszłości była taka konieczność, z pewnością dla uczniów również mogłaby być taka możliwość. Ponadto jeszcze wprowadzenie pracy zdalnej w wielu sektorach no jest oczywiście niemożliwe ze względu na to, że często konieczna jest fizyczna obsługa klienta czy urządzeń w miejscu pracy, ale pracodawcy, którzy mieli taką możliwość wprowadzenia pracy zdalnej dla swoich pracowników, chętnie korzystali z takiego rozwiązania, szczególnie w branżach IT czy w miejscach, gdzie obecność pracownika i jego fizyczny kontakt z klientem nie był niezbędny.
W Polsce całe wprowadzenie zdalnego systemu pracy spotkało się z wieloma trudnościami, no co jest oczywiste ze względu na to, że nikt z nas nie spodziewał się takiego obrotu spraw i takich konieczności. Jednak no, mimo tych trudności i no, oczywistego nieprzygotowania struktur, no, udało się to w jakiś sposób załatać. Poproszę następny slajd. Mówiąc o trudnościach z wdrożeniem cyfryzacji, czyli całego systemu cyfryzacji w państwie, musimy powiedzieć przede wszystkim o trudnościach, które wynikają z tego wdrożenia. Konieczność stworzenia bezpiecznego oprogramowania jest kluczową kwestią, która jest bardzo trudna do wykonania, dlatego że wymaga wielu testów, wymaga wielu no, wyspecjalizowanego oprogramowania. Proces przejściowy dodatkowo, który musimy przejść przy wdrażaniu cyfryzacji, może stanowić przeszkodę nie do przejścia dla wielu firm. Tak samo jak przeszkolenie pracowników i użytkowników platform internetowych, co no, może być bardzo widoczne w przypadku osób w trochę bardziej podeszłym wieku. Konieczna jest też integralność systemów, co może stanowić trudność w przypadku różnych osób i różnych firm systemów, które integralność takich systemów i kompatybilność w czasie no, byłaby dość trudna. Dodatkowo jest to uzależnienie od dostaw prądu, stacji radiowych, linii telekomunikacyjnych. Ponadto ogromne serwerownie, chmury przechowujące dane, a także koszty. Ale z tymi trudnościami poradziła sobie na przykład Estonia, poprosiłbym o następny slajd, która wprowadziła w 2005 roku system X-Road, który bazuje na zabezpieczeniach technologii blockchain. Dzięki temu całe państwo, cała Estonia jest obecnie państwem w pełni cyfrowym i w pełni, można byłoby powiedzieć, odpornym na tego typu sytuacje, jakie my mamy teraz w związku z koronawirusem, ponieważ wszystko, cała ich administracja publiczna, szkoły, bankowość, biznesy, podatki, wszystko jest sprowadzone do technologii informatycznych, technologii internetowych, no a co za tym idzie, cyfryzacji, która umożliwia im działanie zdalne. Wynika to z tego, że w 2005 roku Estonia została zhakowana prawdopodobnie przez rosyjskich hakerów i wyciekły bardzo drażliwe dane dotyczące rządu, dotyczące wielu dziedzin administracji publicznej. I w związku z tym Estończycy postanowili wprowadzić długofalowy projekt cyfryzacji całego państwa. Obecnie Estończycy mogą głosować online z dowolnego miejsca, cyfrowo podpisywać dokumenty, bezpiecznie wysyłać te dokumenty, składać deklaracje podatkowe, otrzymać zwroty podatków, dostać cyfrową receptę od lekarza, a część z tych rzeczy odbywa się zabezpieczając wyżej wymienione rejestry przed niepowołanym dostępem za pomocą technologii blockchain. Każde niepowołane użycie publicznych baz danych w systemie estońskim, na przykład próba fałszerstwa, jest w ciągu sekundy do wykrycia i dzieje się to właśnie dzięki wykorzystaniu technologii blockchain, która jest zastosowana w celach zabezpieczeń całego systemu. Jeżeli chodzi o rzeczy, które umożliwia właśnie cała ta cyfryzacja w Estonii, to jest m.in. e-voting, e-banking, e-health, czyli bankowość mobilna w pełni, cały system zdrowia oparty na cyfryzacji, czyli recepty i umawianie się do lekarzy. Właściwie większość osób korzysta już wyłącznie z tego. W Polsce również jest to powoli wprowadzane, tylko że na troszeczkę innych systemach informatycznych. Dodatkowo są też rezydencje, czyli karty rezydentów, etykiet, czyli bilety do wszelkich rodzajów kin, teatrów. Wszystko jest w wersji elektronicznej. E-school, czyli e-szkoła, wykłady w wersji online, lekcje. E-tax, czyli podatki, e-business, czyli biznesy prowadzone online i Governance Academy, czyli wszystkie tam rządowe dokumenty.
Obecnie, jeżeli chodzi o Estonię, to 94% dowodów osobistych jest cyfrowych. Oszczędności z wprowadzenia systemu cyfrowego w całej Estonii wynoszą obecnie 2% PKB. 30,1% głosów w wyborach w 2015 roku zostało oddanych online, czyli jest też możliwość oczywiście głosowania online. 98% recept jest obecnie wydawanych online, a właściwie to są dane na rok 2018. I właściwie zbliżamy się już do 99%, tylko że dane statystyczne jeszcze tego do końca nie obejmują, bo są wykonywane dopiero w tym roku. 24 miliony, tyle podpisów Estończycy wykonali online, podpisów cyfrowych oczywiście. Wydano 10 tysięcy kart rezydentów i rezydenci stworzyli dzięki temu 450 różnych biznesów online. Estonia zwiększyła swoją przejrzystość w rządzie dzięki temu, że wprowadzili cały ten system cyfryzacji. Ponadto niemożliwe są oszustwa, na przykład przy głosowaniu, dlatego że cały system jest bardzo transparentny i każde oszustwa, mataczenia, fałszerstwa są do wykrycia w ciągu kilku sekund. Zwiększyła się elastyczność i wygoda wymieniania prywatnych, zawodowych, korporacyjnych danych. Społeczeństwu łatwiejszy dostęp do usług społecznych i opieki medycznej. Przejrzystość w systemie stworzyła także pozytywne środowisko dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. No i to są wszystko zalety takiego wprowadzenia systemu, dlatego poprosiłbym o kolejny slajd. Wśród zalet cyfryzacji, oprócz tych, co wymieniłem w systemie estońskim, w przyszłości, gdybyśmy dalej szli tą drogą i chcieli zapobiegać takim sytuacjom, jak mieliśmy teraz, to znaczy w czasie pandemii koronawirusa, kiedy cały system właściwie musieliśmy starać się opierać o system cyfrowy, a nie stacjonarny, żeby unikać kolejnych zakażeń, żeby raczej starać się izolować i nie skupiać w tłumach, no to zaletami takiego wprowadzenia, oprócz oczywiście większego bezpieczeństwa społeczeństwa, no są płatności online, które moglibyśmy wykonywać z dowolnego miejsca w kraju, ale nie tylko na ziemi. Komunikacja w zespołach, czyli wdrożenie komunikacji takich jak choćby tutaj mamy na Zoomie, gdy ludzie mogliby komunikować się za pomocą platform online, byliby do tego przeszkoleni, nauczeni, mogliby z łatwością korzystać z takich rozwiązań. Dodatkowo bezpieczeństwo danych, czyli to, o czym mówiłem w kontekście Estonii, czyli to, że wszystkie dane są zabezpieczone do tego stopnia, że każdy wyciek, każde fałszerstwo jest do wykrycia w ciągu kilku sekund. Ponadto oczywiście wygoda obywateli, czyli to, że każdy mógłby załatwiać wszystkie swoje sprawy administracyjne, urzędowe, głosowanie i tak dalej w ciągu kilku kliknięć z własnego domu, czy z autobusu, skądkolwiek, z dowolnego miejsca. No i również szybkość i mobilność całego tego systemu, czyli to, jak szybko i jak łatwo można mieć do tego dostęp, a jednocześnie przy zapewnieniach bezpieczeństwa, jak bezpieczne by to było. No i to byłoby na tyle. Poproszę ostatni slajd. Dziękuję bardzo za uwagę i to byłoby tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą prezentację. Teraz przekazuję głos panu Przemysławowi Mazurczakowi, który wygłosi referat na temat wpływu pandemii na cyberbezpieczeństwo w Polsce. Dziękuję. Czy mnie słychać? Najpierw zapytam. Tak, słychać. Super, cieszę się. Też pewnie nie ja będę. Mam takie pytanie, czy pan ma możliwość wyświetlenia prezentacji, czy ja mam ją wyświetlić? Też mam informację, że host wyłączył możliwość screen sharingu. Czyli trzeba będzie wysłać. Dobra, to ja poczekam. Okej, okay. Chyba się udało. Tak, za chwilę już otwieram.
Pojawiła się i znikła. Już poprawiam. Teraz widać? O, jest OK. O, super. Proszę. Dobrze. Nazywam się Przemysław Mazurczak, jestem doktorantem Wydziału Nauk Społecznych. Zajmuję się szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem w teorii. Dzisiaj opowiem o wpływie pandemii koronawirusa na cyberbezpieczeństwo w Polsce i jak to się zmieniło. Proszę kolejny slajd. Na początek podam cel wystąpienia, co się działo w momencie lockdownu, jak wpłynął hashtag zostań w domu na cyberbezpieczeństwo, jak przebiegały ataki podczas pandemii w Polsce, przykłady cyberataków w dobie COVID-19, a także epidemia cyberzagrożeń, jakie były przyczyny tej cyfrowej epidemii. Na koniec bezpieczeństwo firm podczas pandemii oraz to, co zrobił polski rząd dla naszego cyberbezpieczeństwa od marca 2020 roku. Proszę dalej. Celem prezentacji jest określenie, do jakich zmian zaszło w polskim cyberbezpieczeństwie podczas epidemii COVID-19 w kraju i mam nadzieję, że ten cel uda mi się zrealizować. Także proszę dalej. Co się działo na początku? Generalnie wszyscy pamiętamy połowę maja, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o zamknięciu polskiej gospodarki. Nastąpił lockdown. Wszyscy byli po prostu w szoku. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Zamknięto szkoły, zamknięto przedszkola, urzędy. Nawet zamknięto kościoły i galerie handlowe. Mało tego, zamknięto nawet lasy. W momencie, kiedy było około 300-400 osób zakażonych koronawirusem, zamknięto też lasy. Dzisiaj, kiedy mamy ponad 1000 dziennie, około 1000 dziennie, wszystkie te punkty, które widzicie na prezentacji, są oczywiście otwarte. Gospodarka działa, ludzie dalej się zarażają. Nie będę jak gdyby tutaj dochodził, czy ta epidemia jest fałszywa, czy to było potrzebne, czy nie. Natomiast no, stało się mniej więcej w połowie marca, zostało to wszystko zamknięte, a całe życie, praca ludzi przeniosła się po prostu do internetu. Rozpoczęto silne wdrożenie home office we wszystkich firmach, szkołach, korporacjach. Wszędzie po prostu życie przenosiło się do internetu. Internet stał się nowym miejscem, między innymi też spotkań, konferencji. Dlatego też dzisiaj widzimy się w takiej formie, a nie innej. Też branża e-commerce odnotowała wyraźny wzrost sprzedaży. Ludzie, którzy zajmowali się sprzedażą fizycznie, przeszli w e-commerce. Nawet można powiedzieć, takie były przykłady, że warzywniaki w Warszawie zaczęły sprzedawać online na dowóz, bo to bardzo popularne. Ludzie się cieszyli, że mogą kupić świeże warzywa w takim warzywniaku i ktoś im dostarczy do domu. Także no, ludzie szybko podjęli działania, żeby coś z tym zrobić. Także proszę dalej. Popularny był taki hashtag zostań w domu, nawet produkowano maseczki z napisem hashtag zostań w domu i ludzie informowali wszystkich innych, żeby zostali w domu. A tak naprawdę ta cała otoczka, to, że wszyscy zostali w tym domu, sprawiło, że no, w internecie przybyło dużo więcej użytkowników. Zwiększyła się aktywność internautów i wpłynęło to na rozwój cyberprzestępczości. Cyberprzestępcy wykorzystali skam związany z epidemią do wyłudzania danych, logów, kodów, blik i tak dalej. Nastąpiła masowa produkcja fake newsów dotyczących na przykład szczepionki na koronawirusa i możliwości jej zakupu. Nawet sam otrzymałem takiego SMS-a, że no szczepienie, wszyscy muszą zostać szczepieni, zaszczepieni przeciwko koronawirusowi i koszt tej szczepionki wynosi 70 zł już po refundacji i po prostu podaj kod blik albo zapłać jakimś szybkim transferem, żeby tylko zapłacić za tą szczepionkę, ponieważ jest to obowiązkowe, a teraz masz szansę na promocję. Także takie fake newsy, taki spam, takie informacje trafiały masowo do odbiorców i wiele osób też się na to nabrało. Zwiększona została też obecność młodocianych cyberprzestępców w sieci, bo jak szkoły zostały wyłączone, no to coś młodzież musiała robić, także można powiedzieć, że był to taki hacking rozrywkowy bardziej niż praktyczny, aczkolwiek zaobserwowano wiele właśnie takich sytuacji. No i przede wszystkim home office generował ryzyko nieautoryzowanego przejęcia danych. Ludzie przenosili, pracowali na plikach firmowych, banki przeniosły się do internetu i wraz z pracownicy między innymi banków i innych instytucji pracowali na środowisku niezabezpieczonym, na tych plikach
na przykład bankowych, to oczywiście była szansa na to, że te pliki zostaną wykradzione i tak dalej. Także problem też w tym się pojawił. Proszę dalej slajd. Zwiększyła się popularyzacja ataków podczas pandemii w Polsce. Może nie było tak, że narosło jakichś tam nowych ataków, nowych sposobów, bo pojawiła się pandemia, tylko hakerzy wykorzystali po prostu metody phishingowe, podrobione strony, spam, ataki socjotechniczne, przede wszystkim budowanie strachu, że zrób coś, bo w przeciwnym razie zapłacisz albo nie będziesz mógł tego zrobić. Później był sniffing, podsłuchy aplikacji typu Zoom Bombing, no właśnie jesteśmy na platformie Zoom i dopiero pod koniec maja właściciel tej platformy zapewnił, że dopiero pod koniec maja ta platforma jest bezpieczna. Wcześniej jeszcze nie była tak popularna, nie byli gotowi na to, żeby prowadzić wideokonferencję, bo nikt nie ma szansa, że ktoś po prostu w jakiś sposób wykorzysta luki i włamie się do spotkań firmowych i tak dalej, co mogłoby być dość niebezpieczne. Dlatego szybko programiści wzięli się za robotę. To samo Google Meet zostało tworzone dla zwykłych obywateli. Wcześniej tylko firmy miały dostęp do tego typu narzędzi. Proszę dalej. Przykłady cyberataków w dobie COVID-19. I proszę dalej. No tutaj na przykład mamy taki przykład. Jest SMS zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa. Wszyscy obywatele będą szczepieni. Refundacja 70 zł. No i trzeba przelać pieniądze. Albo informujemy, iż zgodnie z specustawą Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się, aby zatrzymać. No, czyli budowanie strachu, takie fake newsy, nieprawdziwe informacje, ale jeżeli ktoś po prostu boi się, to może wpaść. No, nie sądzę, że dużo osób na to wpadło, ale jeżeli zostało to wysłane do bardzo dużej ilości osób, to zawsze jest taka szansa, że ktoś tam coś przeleje. Przede wszystkim też pojawiła się taka strona Ministerstwa Zdrowia, oczywiście z końcówką net, nie gov.pl, gdzie była informacja, że jest wsparcie żywnościowe dla osób z koronawirusem i w związku z tym, że nie można wychodzić z domu, no to na jedną osobę przysługuje 20 litrów wody, 3,5 kilo zbóż, produktów zbożowych, mięsa, ziemniaków, 2,5 kilo owoców w puszkach, nawet dali mleko i 1,5 kilo mięsa, ryb, jajek, ewentualnie jajek w proszku, bo świeże jaja mają małą trwałość, także dla każdego no, by się znalazło trochę jedzenia. Wobec tego no też dość śmieszne te fake newsy, aczkolwiek no, ktoś mógł się na to złapać, bo tak naprawdę strach był ogromny. Ogromny był strach. Ja pamiętam, w moim domu nawet dezynfekowali rodzice klamki, żeby no, koronawirus się nie przeniósł. Także no, ta pandemia strachu naprawdę była dość potężna i mogła komuś zawrócić w głowie, więc cyberprzestępcy wykorzystali to, żeby zarobić trochę pieniędzy. Proszę dalej. Tutaj akurat mam kolejną dość śmieszną sytuację, to jest raport ESET z pierwszego kwartału 2020 roku i cyberprzestępcy wpadli na pomysł, żeby zrobić aplikację, która wykrywa koronawirusa. To już jest naprawdę szał. Aplikacja, która wykrywa nam koronawirusa, wystarczy pobrać, zainstalować, zmierzyć i już od razu mamy wynik. Także aplikacja służyła oczywiście do wyłudzenia danych, wprowadzenia innych wirusów do systemów Android. Wobec tego miała tylko posłużyć dla cyberprzestępców do otworzenia sobie tak zwanych tylnych drzwi, żeby uzyskać dostęp do informacji i tak dalej. Proszę dalej. No i tutaj kolejna informacja, kolejna taka aplikacja Information App. Aplikacja mająca informować, co się dzieje z koronawirusem. Oczywiście jej pobranie skutkowało pobraniem również innych wirusów na telefon. Proszę dalej. No i tutaj koronawirus spam. Oczywiście takiego spamu to myślę, że każdy z nas zaobserwował gdzieś tam na swoich skrzynkach jakiś spam związany z koronawirusem, z informacjami fałszywymi i tak dalej, więc to było bardzo częste. Google dziennie chyba 20 milionów spamu blokuje w ogóle dotyczącego koronawirusa, także jest to bardzo powszechne. Proszę dalej slajd.
Epidemia cyberzagrożeń. Przyczyny. W samym marcu 2020 roku natężenie cyberprzestępczości wzrosło od 25 do 30% względnie poprzednich lat, także jest to bardzo dużo. No wiadomo, życie się przeniosło do sieci, więc tym motorem napędowym cyberataku było to nagłe przejście gospodarki, gdzie tak naprawdę Polska była na to niegotowa. Nie jest tak, jak mówił poprzedni prelegent, że w Estonii ta cyfryzacja jest na bardzo wysokim poziomie. No niestety w Polsce jeszcze nie jest. Powoli się do tego w jakiś sposób zbliżamy, ale to nagłe przejście, to ten nagły, można powiedzieć, wypadek, no sprawił, że większość firm w ogóle nie była przygotowana na przejście w tryb online. Korzystano z niezabezpieczonych sieci domowych. Ten home office był przenoszony tak na siłę, na szybko i na już. Podejmowanie impulsywnych decyzji dotyczących działań w sieci. Tak jak mówiłem, no szczepionka na koronawirusa, no kupię, no 70 zł, nieduże pieniądze, no to myślę, że warto. Brak stosowania dodatkowych zabezpieczeń typu VPN, impulsywność i łatwowierność w otwieraniu tych załączników ze spamem, gdzie znajdowały się różne wirusy i czytanie fake newsów, napędzanie tej epidemii strachu, to wszystko spowodowało, że tych cyberzagrożeń pojawiło się nam aż 30% więcej względem poprzedniego roku. Proszę dalej slajd. Bezpieczeństwo firm podczas pandemii. Szybkie przejście w tryb pracy zdalnej zmusiło firmy do kosztownych działań związanych z zabezpieczeniem środowiska firmowego. Przede wszystkim firmy miały problem z tym, żeby nagle przejść na home office. Było też wiele problemów z tym związanych. Były kampanie hostingowe związane z wirusem. Była kradzież firmowych informacji, jak już tam ludzie pracowali na tych plikach w trybie home office. Podszywanie się pod pracowników instytut zaufanych celem wyłudzenia informacji, zwiększona ilość ataków ransomware służących dokonywania okupu na pracownikach firm. Tak jak mówię, kompletne nieprzygotowanie firm spowodowało, że no, ludzie nie radzili sobie do końca z tym. Podczas jak gdyby pandemii, kiedy każdy musiał przejść ten tryb home office, każdy był swoim własnym, tak powiem, sternikiem, żeglarzem, a nawet rybą. Każdy był specjalistą od cyberbezpieczeństwa, każdy był w jakiś sposób odpowiedzialny za to, co robi, a zabezpieczeń do końca takich dobrych nie było. Proszę dalej. Czy polskie firmy zadbały o cyberbezpieczeństwo? Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w marcu 2020 roku na grupie 2500 respondentów przez firmę DeVir, do momentu wybuchu pandemii blisko połowa przedsiębiorstw działała w Polsce i pracowała w sposób zdalny, ale tylko w pewnym zakresie. 67% firm, które dotąd nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taką formę po wybuchu COVID-19, żeby oczywiście utrzymać w jakiś sposób płynność finansową. Jednocześnie 30% polskich firm natrafiło na bariery, które uniemożliwiły wprowadzenie pracy zdalnej, a 13% w ogóle nie wprowadziło pracy zdalnej, zamknęło się bądź poczekało na okres, kiedy zakończy się lockdown. Proszę dalej. Kto przeszedł na pracę zdalną? IT przeszło na pracę zdalną, wiadomo, 92% firm, nie było z tym problemu. 86%, czyli usługi dla biznesu, 84% outsourcing biznesowy, centra usług wspólnych. W dużo mniejszym stopniu w pracy zdalnej zastosowano w handlu 35%, ale to jednak też było tak, że ludzie po prostu z commerce przeniesie się do e-commerce. W administracji publicznej i logistyce 33%, w motoryzacji i lotnictwie 30%. Proszę dalej. I czy polski rząd coś zrobił z naszym cyberbezpieczeństwem podczas pandemii? W zasadzie to niewiele. Sam zespół CERT odpowiedzialny za monitorowanie cyberzagrożeń w Polsce ograniczył się jedynie do ostrzeżeń i zdawkowanych informacji. Uznano, że system cyberbezpieczeństwa w Polsce działa na tyle sprawnie, że nie trzeba tutaj nic więcej usprawnić. Pozostawił w zasadzie firmy sami sobie. Bardziej oni kierowali się wsparciem finansowym, żeby tą tarczę antykryzysową włączyć, niż zadbać o cyberbezpieczeństwo. Także firmy były skazane same na sobie. Do dziś CERT nie podał raportu ani szczegółowych informacji dotyczących przebiegu pandemii w cyberprzestrzeni. Taki raport został wykonany na przykład przez ESET, także mam nadzieję, że w przyszłości zobaczymy, w jaki sposób w ogóle policja sobie dawała radę, w jaki sposób CERT i inne organizacje rządowe walczyły z cyberzagrożeniami, czy zostało to w jakiś sposób zamiecione pod dywan. Policja na swoim oficjalnym profilu zapewniała, że mimo pandemii cyberbezpieczeństwo zostało zachowane na najwyższym poziomie i policja była w trybie gotowości do podejmowania różnych incydentów, także
Zobaczymy, jak w przyszłości to będzie wyglądało w raportach. I proszę dalej. Podsumowując, w czasie pandemii organizacje odnotowały znaczny wzrost ataków na systemy komputerowe. Podczas tego szczytu lockdownu marzec, kwiecień, maj Google blokowało blisko 200 milionów dziennie złośliwych wiadomości. Pandemia stała się swoistą szansą dla cyberprzestępców, którzy wykorzystali zwiększony ruch w internecie. Nagłe przejście w tryb home office wywołało wzrost cyberzagrożeń. Pracownicy nie byli do tego przygotowani, pracowali na środowiskach niezabezpieczonych, bez odpowiednich programów typu VPN, na plikach firmowych. Wiele firm miało duże trudności z umożliwieniem pracy zdalnych w warunkach domowych, nie byli przygotowani, nie posiadali systemów, nie mieli takich możliwości i polski rząd za bardzo nie troszczył się o kwestie cyberbezpieczeństwa. Także myślę, że w przyszłości zostanie to w jakiś sposób ocenione w raportach chociażby Najwyższej Izby Kontroli, która polskie cyberbezpieczeństwo oceniła w 2016 roku bardzo negatywnie. Zobaczymy, jak będzie to w przyszłości. Ze swojej strony dziękuję za umożliwienie wystąpienia. No i myślę, że to było na tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania, zachęcam do zadawania. Dziękuję bardzo. Już oddaję głos panu Marcinowi Wysockiemu, który przygotował referat na temat bezpieczeństwa jednostki państwa w konsekwencji przyjętej polityki wobec epidemii COVID-19. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Jak łączność? Przepraszam? Czy mnie słychać? Tak, słychać pana. Czy pan może wyświetlić prezentację, czy ja muszę to zrobić? Nie, tutaj będzie moje wystąpienie bez problemu. Aha, super. No to oddaję panu głos. Ma pan 10-12 minut. Dziękuję. Dzień dobry, witam szanownych uczestników konferencji. Nazywam się Marcin Wysocki, jestem doktorantem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskiej w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku nauki o bezpieczeństwie. Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić mój referat na temat bezpieczeństwa jednostki i państwa w konsekwencji przyjętej polityki wobec epidemii COVID-19. Bezpieczeństwo państw europejskich w związku z epidemią COVID zostało poddane dynamicznym wyzwaniom w otoczeniu społecznym, gospodarczym i politycznym. Społeczeństwa musiały dostosować się do decyzji o ograniczeniach w życiu publicznym, w tym zastosować samoorganizację, bez której wyhamowanie rozprzestrzeniania się epidemii jest utrudnione. Procesy gospodarcze uległy spowolnieniu, a w części sektorów, jak na przykład w turystyce, sporcie i rekreacji, a także pasażerskim transporcie lotniczym, nastąpiło ich całkowite zatrzymanie. Kryzys, który nastąpił, spowodowany epidemią, wymusił działania polityczne, które miały zapewnić przetrwanie, względną stabilność i perspektywę rozwoju ludności, jak i państwa w zaistniałym punkcie przełomowym. Potrzeba bezpieczeństwa w związku z epidemią wymusiła podjęcie działań, które ochronią życie i zdrowie jednostki ludzkiej oraz pozwolą na minimalizację zagrożeń dla państwa, a także wykorzystanie szansy, które daje lepsze przygotowanie do przejścia pandemii od innych uczestników stosunków międzynarodowych. Ponieważ państwo, które zapewni swoim strukturom społecznym, gospodarczym i politycznym względną stabilność w otoczeniu epidemii, ma przewagę nad krajami, które tej stabilności nie osiągnęły. Polityka państwa wobec epidemii ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, czemu służą właśnie działania prewencyjne, oraz zapewnić realizację interesów i celów państwa w zaistniałej sytuacji kryzysowej. Większość państw europejskich zastosowała politykę wprowadzania ograniczeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym, mającą zapewnić bezpieczeństwo jednostki. Nie obyło się to jednak w części krajów bez opóźnień, a nawet zaniechań, które spowodowały były minimalizacją zagrożeń pomimo rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. O ile takie państwa jak Włochy czy Hiszpania zostały jako pierwsze w Europie doświadczone ogniskami epidemii, to już inne kraje, jak Wielka Brytania i Szwecja,
miały możliwość ograniczonego przeanalizowania zagrożeń i podjęcia działań minimalizujących. Na przeszkodzie tych działań stanęły nie tylko koszty gospodarcze, brak właściwego rozeznania w sytuacji epidemiologicznej lub nieprzystosowanie zarządzania kryzysowego do stanu epidemii, ale i odmienne pojmowanie priorytetów przez część elit politycznych i naukowych, gdzie bezpieczeństwo państwa stanowi nadrzędną wartość, a wprowadzane obostrzenia przynoszą jednak osłabienie między innymi gospodarczej pozycji międzynarodowej, co nie było na rękę niektórym z państw. Przykładem są tutaj działania podejmowane w Wielkiej Brytanii na początku pandemii w lutym 2020 roku. Nie dążyły one do ograniczenia życia społecznego i gospodarczego, mając zapewnić kontynuację procesów gospodarczych. Dałoby to w założeniu przewagę nad państwami, które wprowadziły takie ograniczenia. Polityka wprowadzana przez rząd brytyjski w początkowej fazie epidemii sugerowała nabycie odporności populacyjnej, co skutkowałoby zwiększoną liczbą zachorowań i zgonów. Takie podejście spotkało się z krytyką ekspertów medycznych, natomiast publikowane dane, które wskazały na wzrost zakażeń i zgonów, spowodowało odejście od tej polityki i wprowadzenie jednak tych ograniczeń. Natomiast przykładem państwa, które kontynuuje działania niezgodne z założeniami innych państw, są działania podejmowane w Szwecji. Wskazują one na priorytet w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, które ma umożliwić przetrwanie ludności. Działania rządu szwedzkiego opierają się na założeniach głównego epidemiologa Andersa Tegnella, które odnoszą się do uzyskania tak zwanej już wspomnianej odporności stadnej. Pogląd ten nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, jeżeli taką odporność uzyskuje się w wyniku szczepień. Natomiast założenie uzyskania odporności poprzez jej nabycie w wyniku zarażenia przedstawia ryzyko, że słabsza pod względem odporności, w tym starsza część społeczeństwa, może taką politykę okupić własnym zdrowiem, a nawet życiem. Należy zauważyć, że pogląd o rozwiązywaniu kryzysów w otoczeniu państwa poprzez ograniczanie wsparcia części ludności jest jednym z założeń tak zwanej walki o byt, inaczej też nazywana darwinizmem społecznym. Etycznie założenie to jest odrzucane w społeczeństwach europejskich. Jednocześnie należy wskazać, że przedstawia ono pewną atrakcyjność, ponieważ minimalizuje koszty społeczne i ekonomiczne na rzecz ludności potrzebującej wsparcia. Szczególnie jeżeli państwo posiada rozbudowane wsparcie socjalne, jak omawiana tutaj Szwecja, która jest przykładem państwa opiekuńczego. Podejście tutaj omawiane jest nieakceptowalne w demokratycznym państwie prawa i zagraża bezpieczeństwu jednostki. Choroba spowodowana przez koronawirusa zagraża szczególnie osobom powyżej 60 roku życia, a także osobom osłabionym innymi chorobami. Są one najbardziej narażone na utratę zdrowia, a także zgon. Efekty zaniedbań w działaniach prewencyjnych zauważalne są we względnej liczbie zachorowań i zgonów, która jest najwyższa w Szwecji wśród państw skandynawskich, a nawet jest jedna z wyższych w Europie, pomimo średniej gęstości zaludnienia w Szwecji, która jest jednak jedną z niższych. Dlatego uważam, że zadaniem państwa zgodnym z jego rolą jako gwaranta bezpieczeństwa jest w pierwszej kolejności zapewnienie przetrwania jednostce. Tym bardziej, że propagatorzy niestosowania ograniczeń
nie są w stanie w perspektywie długoterminowej stwierdzić, czy będą członkiem grupy szczególnie narażonej na epidemię, czy też nie. Powszechna społecznie świadomość takiego zagrożenia jest wymagana wobec starzenia się społeczeństwa i możliwości przesunięcia granic etyczno-moralnych z uwagi na obciążenie społeczne i ekonomiczne. Takie przesunięcie granic etyczno-moralnych miało miejsce również w początkach XX wieku, gdzie powszechnie były założenia stosowane eugeniki negatywnej, które na przykład w Szwecji miały zastosowanie do 1975 roku. W państwie demokratycznym tutaj należy podkreślić. Teorie maltuzjańskie, które powstały w Wielkiej Brytanii, przedstawiają zbytni rozrost stanu ludności jako zagrożenie dla państwa. Jego naturalnym ograniczeniem są katastrofy umieralności, jak klęski żywiołowe, wojny i epidemie, a dla państwa nie jest wskazane zapobieganie zwiększonej śmiertelności. Wskazując korzyści dla bezpieczeństwa państwa poprzez ograniczenie populacji. Poglądy nawiązujące do tego, tak zwane poglądy neomaltuzjańskie, nadal obowiązują wśród różnych sił politycznych. Może to zagrażać bezpieczeństwu jednostki, której podstawowym celem jest przetrwanie bez względu na jej choroby, czy też wiek. Ma to szczególne znaczenie w związku ze wzrostem obciążenia demograficznego, którego średnio od połowy XXI wieku w Europie przekroczy 50 osób w wieku poprodukcyjnym, przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. A mediana wieku ludności wynosić będzie około, a nawet ponad 45 lat według prognoz. Przedstawia to zagrożenie, że po przesunięciu tych granic etyczno-moralnych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostce wobec perspektywicznych chorób nie będzie wskazane dla zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Może to zminimalizować znaczenie przyjętego powszechnie egitaryzmu, powodując nasilenie dążeń na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa tylko wybranym grupom i minimalizację kosztów ponoszonych przez państwo. Moim wystąpieniem tutaj chciałem zwrócić uwagę na to zagrożenie powstałe w wyniku odrzucenia solidaryzmu społecznego, co może niekorzystnie przemienić uwarunkowania dla bezpieczeństwa jednostki państwa w XXI wieku i może to właśnie stanowić nową przestrzeń po epidemii koronawirusa. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli byłyby jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Wrócimy do pytań pod koniec naszego wydarzenia. A teraz oddaję głos panu Mariuszowi Pietraszkowi, który opowie o wpływie pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa państwa w kontekście zarządzania oraz przygotowania przyszłych rezerw osobowych. Dzień dobry, witam Państwa. Udostępniam Panu prezentację. Tak, ja przed chwilą ją przesłałem. Mam nadzieję, że będzie dostępna. Tak, jest dostępna, już udostępniam. O, super. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Jestem studentem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Przedstawię Państwu temat w zasadzie na czasie. Wpływ pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa państwa w kontekście zarządzania oraz przygotowania przyszłych rezerw osobowych. Proszę kolejny slajd. Swoje wystąpienie nie widzimy chyba, a jest. Swoje wystąpienie przedstawię według następującego układu. Zapoznam Państwa z podstawową terminologią związaną z zarządzaniem zasobami osobowymi na potrzeby wojska. Przedstawię źródła pozyskiwania nowych rezerw osobowych dla poszczególnych korpusów kadry, oficerów, podoficerów i szeregowych.
zasadnicze formy szkolenia na potrzeby wojska, jaki wpływ miała pandemia na system szkolenia, na potrzeby bezpieczeństwa państwa i postaram się podsumować, jaki wpływ pandemii był na system bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby wojska. Proszę kolejny slajd. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jest pojęciem szerokim i różnie definiowanym w zależności od przyjętego kryterium, czego byliśmy świadkami dzisiaj. W każdym wystąpieniu to bezpieczeństwo było postrzegane z innego punktu widzenia. Na stan bezpieczeństwa państwa wpływa wiele obszarów naszego życia. Bezpieczeństwo jest jednym z najbardziej cenionych wartości w sferze społecznej i indywidualnej. Zapewnienie tego bezpieczeństwa jest niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno jednostek, jak i państwa, rozumianego jako zorganizowanej grupy osób. Niewątpliwie na stan bezpieczeństwa państwa zasadniczy wpływ ma stan i jakość sił zbrojnych danego państwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby obronności w warunkach pandemii wymagało przyjęcia nowych rozwiązań. COVID-19 spowodował zaburzenia w procesie szkolenia i przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności państwa. Zawieszono szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej, nie realizowano szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych oraz przesunięto w czasie szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Wojskowe komendy uzupełnienia. Jeżeli mógłbym prosić o kolejny slajd, tam pokazałem definicję bezpieczeństwa, to jest jedna z wielu definicji. Ta akurat była podyktowana zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego, ale widzę, że mamy jakieś problemy. Już. Czy pan mógłby podpowiedzieć, który konkretnie slajd mam pokazać? Kolejny, trzeci. Kolejny, bo zatrzymało się przynajmniej u mnie na drugim slajdzie. Dobra, czyli ten, tak? Trzeci. O, za daleko. No dobrze, niech będzie. Tak, jest trzeci, okej. Okay. Polska jako suwerenne i demokratyczne państwo członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, Unii Europejskiej, jako nadrzędny cel przyjęła trwałość i ciągłość bezpieczeństwa narodowego, co zostało zapisane w tych dwóch dokumentach, o których wcześniej wspomniałem, Strategii Bezpieczeństwa i Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na stan bezpieczeństwa państwa bezpośredni wpływ ma stan i jakość sił zbrojnych. Proszę o kolejny slajd. Strasznie wolno to ucieka, ale to ja może będę mówił, zanim się pokaże slajd. Jeżeli chodzi o podstawową terminologię związaną z pozyskiwaniem rezerw osobowych, dokumentem zasadniczym określającym powyższą problematykę jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie są zdefiniowane podstawowe terminy związane z rezerwami osobowymi, z obronnością państwa i tak jest tam mowa o terenowych organach administracji wojskowej, wchodzą w nich te wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień. Jest tam podana definicja żołnierza rezerwy, gdzie jest mowa o tym, że jest to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Osoba przeniesiona do rezerwy, nie będąca żołnierzem rezerwy, jest to osoba po kwalifikacji wojskowej, przeniesiona do rezerwy bez złożenia przysięgi wojskowej i odbycia ćwiczeń, takich w tej chwili najwięcej mamy obywateli. Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy od ukończenia 18 roku życia, a w zasadzie do 63 roku życia w przypadku podoficerów i oficerów. I kwalifikacja wojskowa jest obowiązkiem, tym obowiązkiem objęci są wszyscy obywateli od ukończenia 19 roku życia do 24. Obowiązani są stawić się w określonym miejscu i czasie w celu założenia ewidencji wojskowej. A mogę prosić kolejny slajd, bo ja widzę u siebie cały czas ten sam, trzeci. Właśnie wyświetlam obowiązkowi służby wojskowej podlegają, właśnie ten slajd.
A ja widzę u siebie trzeci slajd, nie wiem jak tam... Sprawdzę, co wyświetla się u nas na transmisji na żywo i jeżeli wszystko się zgadza, to nie będziemy... Okej, dobrze, ja może zamknę, bo chyba mam otwartą u siebie też prezentację, może dlatego ja nie widzę tego, co Państwo widzicie. Nie nadążają slajdy. W takim razie może ja ponownie udostępnię ekran i może uda się naprawić ten błąd. Proszę dać mi chwilkę. Już jest obowiązkowy. Okej. Artykuł 59 widzę, już u mnie też się pokazało, ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Mówię również o tym, kto jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Proszę kolejny slajd. Już pokażę. Jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania nowych rezerw osobowych, to w pierwszej kolejności są to obywatele po kwalifikacji wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. W tej grupie mieszczą się również absolwenci uczelni wyższych, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe, uzyskując tytuł żołnierza rezerwy, to jest odbyli szkolenie i złożyli przysięgę. W bieżącym roku taką kwalifikacją wojskową zaplanowano objąć około 215 tysięcy osób. Z uwagi na koronawirusa uczestniczyło w kwalifikacji około 35% planowanych obywateli. Kwalifikacja została zakończona 13 marca z uwagi na koronawirusa. Kolejne źródło to ochotnicy po ukończeniu szkolenia w ramach służby przygotowawczej i tutaj w 2020 roku zaplanowano przeszkolić 12 tysięcy ochotników do korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych. No niestety również to szkolenie zostało przerwane z uwagi na koronawirusa. Jest planowane do wznowienia od września bieżącego roku. Ale oczywiście już tych ilości nie zdążymy przeszkolić. Ochotnicy po ukończeniu szkolenia w ramach Legii Akademickiej w 2020 roku do programu zgłosiło się 77 uczelni wyższych. Limit na przeszkolenie studentów w ramach Legii przewidywał do 5 tysięcy kandydatów. Odbyło szkolenie teoretyczne i zgłosiło się do szkolenia praktycznego około 2200 studentów. To szkolenie ruszyło teraz od 7-8 sierpnia bieżącego roku. Kolejne źródło to są ochotnicy po przeszkoleniu w ramach stanowisk dedykowanych Narodowym Siłom Rezerwowym. Limit na ten rok jest 3000 stanowisk. Przeszkoleniu w tej chwili podlegało około 1/3 zaplanowanego limitu. No i absolwenci Akademii Wojskowych i Szkół Podoficerskich, ci, którzy kończą w danym roku szkolenie. Proszę kolejny slajd. Zasadnicze formy szkolenia na potrzeby wojska. No, taką zasadniczą formą, jeżeli chodzi o korpus oficerów, to są akademie wojskowe. I tutaj zgodnie z corocznymi limitami ci absolwenci są nabierani. Kolejną taką regularną formą są to szkoły podoficerskie, gdzie również na podstawie limitu na dany rok są nabierani kandydaci. Jeżeli chodzi o akademie wojskowe, to w tym roku planowanych jest 1411 słuchaczy, natomiast jeżeli chodzi o szkoły podoficerskie, 315 słuchaczy. Jeżeli chodzi o centra szkolenia, mamy 11 profilowanych centrów szkolenia w siłach zbrojnych, które szkolą generalnie już żołnierzy. To jest szkolenie doskonalące, szkolenie kwalifikacyjne do poszczególnych specjalności wojskowej, służba przygotowawcza. Są to wytypowane jednostki wojskowe i centra szkolenia, które szkolą obywateli na potrzeby sił zbrojnych. Legia akademicka, są to zadeklarowane uczelnie wojskowe, to jest wszystko na zasadzie ochotniczych form. I tutaj studenci, którzy wyrażą chęć przeszkolenia wojskowego, odbywają szkolenie teoretyczne w uczelni wojskowej, w uczelni wyższej, natomiast później część praktyczna jest realizowana w centrach i jednostkach wojskowych. No i Narodowe Siły Rezerwowe w wytypowanych jednostkach wojskowych, to jest szkolenie dla żołnierzy rezerwy. Szkolenie żołnierzy rezerwy w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, jest to kolejna forma. W tym roku planowano przeszkolić ponad 38 tysięcy rezerwistów. Od 13 marca do końca sierpnia to szkolenie zostało zawieszone. Proszę kolejny slajd.
Jeżeli chodzi o wpływ koronawirusa na system szkolenia, na potrzeby bezpieczeństwa państwa, to tak kolejno. Jeżeli chodzi o akademie wojskowe, ograniczenia w szkoleniu zostały podyktowane reżimami sanitarnymi wprowadzonymi. Szkolenie zdalne zostało wprowadzone, czyli bez tej części praktycznej realizowane. Jeżeli chodzi o szkoły podoficerskie, zmiana zasad szkolenia w szkołach, skrócenie okresu szkolenia, jeżeli chodzi o kandydatów na podoficerów i też bez części praktycznej szkolenia. Centra szkolenia zawiesiły większość szkoleń doskonalących lub odwołały te szkolenia z uwagi na niespełnianie reżimów sanitarnych, choć głównie o odległości, bazę noclegową. Służba przygotowawcza, został odwołany jeden z turnusów, który miał być realizowany w służbie przygotowawczej. Część została przesunięta na późniejsze okresy. Jeżeli chodzi o Legię Akademicką, przesunięcie terminu i ograniczenie ilości tutaj miało miejsce. Legia zwykle zaczynała się w lipcu. Nie rozpoczęto w lipcu, rozpoczęto w sierpniu i też tutaj ilości zostały zmniejszone. Narodowe Siły Rezerwowe zawieszono ćwiczenia rotacyjne do końca sierpnia. I szkolenie żołnierzy rezerwy w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych również zawieszono szkolenie od marca 2020 roku. Proszę kolejny slajd. Jeżeli chodzi o globalny wpływ pandemii na system bezpieczeństwa, to konieczność rezygnacji z niektórych form planowanego szkolenia, ustalone reżimy sanitarne, to o czym już mówiłem, zachowanie odległości podczas szkoleń, noclegi, możliwości jednostek wojskowych zabezpieczenia w niezbędny sprzęt ochrony. To miało wpływ na rezygnację z niektórych form planowanego szkolenia. Kolejny wpływ to jest zawieszenie lub znaczne ograniczenie planowanego szkolenia lub wdrażania nowych modeli szkolenia na potrzeby wojska z zachowaniem reżimów sanitarnych. Szereg dokumentów opracowano na ten temat, które normują jakby w nowej rzeczywistości możliwości szkoleniowe jednostek i okazało się, że wiele z jednostek szkolnictwa te możliwości ma około 1/3 dotychczasowych możliwości lub w ogóle nie posiada takich możliwości szkoleniowych. Kierowanie wojska do zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii, zawieszenie planowanego szkolenia, duże ryzyko zakażenia żołnierzy wirusem. To ma duży wpływ również na podejmowane decyzje, jeżeli chodzi o zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii. Zarządzanie w państwie w warunkach kryzysu. Ustanowione reżimy sanitarne zostały narzucone oraz zasady funkcjonowania państwa w czasie pandemii mają wpływ bezpośrednio na wszystkie podmioty szkolnictwa wojskowego i jednostki wojskowe, które realizują procesy szkolenia i przygotowania przyszłych rezerw osobowych. Jeżeli chodzi o zarządzanie rezerwami osobowymi na potrzeby bezpieczeństwa państwa w warunkach pandemii, są tutaj utrzymywanie dotychczasowych zdolności sił zbrojnych przy ograniczonych możliwościach naboru do służby, przeszkolenia wojskowego oraz udzielenia wsparcia administracji samorządowej. Na wniosek wojewodów administracji samorządowej wojsko uczestniczyło w zwalczaniu skutków pandemii w wielu obszarach naszego kraju. Byliśmy zmuszeni do opracowania nowych algorytmów postępowania w warunkach pandemii. Zostały opracowane nowe zasady naboru, szkolenia, skrócenia szkolenia, współdziałania sił zbrojnych z organami państwa, jeżeli chodzi o szkolenie chociażby studentów z uczelniami. To wszystko jest wypracowane na czas, można powiedzieć, taki przejściowy, natomiast docelowo wymaga to jeszcze wielu prac związanych z dostosowaniem systemu szkolnictwa i przygotowania rezerw na potrzeby obronności państwa. Zaangażowanie wojska w walkę z epidemią COVID-19 zyskało charakter wielowymiarowy. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, codziennie około 9000 żołnierzy na terenie całego kraju realizowało zadania przeciwepidemiczne i wspierało wysiłki administracji cywilnej. Żołnierze Wojska Polskiego i pracownicy resortu nieśli pomoc na prośbę wojewodów i samorządów.
Żołnierze byli kierowani do ochrony granic, patrolowania ulic, weryfikacji obywateli, którzy byli na kwarantannie, prowadzili odkażania, pomagali seniorom i co najistotniejsze, pobierali wymazy, transportowali środki ochrony oraz żywność tam, gdzie było to potrzebne. Bez pomocy wojska samorządy nie byłyby w stanie sprawnie funkcjonować. Ostatnie miesiące pokazały, że jak niebezpieczny może być przeciwnik, którego nie widać gołym okiem. Pojawienie się koronawirusa jest zagrożeniem nowym i niespotykanym, o czym doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, które zaskoczyło cały świat. W każdym obszarze naszego życia są odczuwalne jego skutki, które były dotychczas niespotykane i niosą za sobą liczne wyzwania, z którymi musimy się mierzyć na co dzień. W Resorcie Obrony Narodowej wprowadzono szereg regulacji prawnych mających na celu bieżące dostosowanie funkcjonowania sił zbrojnych w warunkach kryzysu COVID-19. W sposób ciągły resort dostosowuje swoje działania do zmieniających się warunków w kraju. Nie wszystko jednak można zastąpić platformami internetowymi internetem. Zakłócenia przekazu danych w sieci nie stanowi w tej chwili, jak doskonale wiemy, większego problemu dla wyspecjalizowanych jednostek. Siły zbrojne muszą ćwiczyć praktycznie, aby utrzymywać na wysokim poziomie swoje umiejętności i sprawność do działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. Dlatego cały czas poszukujemy nowych rozwiązań. Resort Obrony Narodowej ciągle podejmuje prace, które spowodują, że ten poziom gotowości sił zbrojnych do działania będzie w warunkach pandemii na wysokim poziomie. Ze swojej strony mam wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz nasz ostatni prelegent, Oskar Szefer, wygłosi przemówienie na temat wpływu pandemii na sytuację zagranicznych bojowników ISIS w obozach i więzieniach w Syrii. Dzień dobry, panie Oskarze. Dzień dobry, czy mnie słychać i widać? Tak, słychać, widać. Świetnie. Zacznę od tego, że nie będę miał prezentacji, także wystąpienie będzie wygłaszałem. Jestem studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i tematem, którym się zająłem, to, tak jak pani wspomniała, wpływ koronawirusa na sytuację bojowników ISIS w obozach na Bliskim Wschodzie. Obserwując ten problem od już właściwie od upadku terytorialnego ISIS w 2019 roku w marcu, analizując różnego rodzaju doniesienia prasowe, raporty organizacji humanitarnych, wydzieliłem trzy aspekty tego problemu, które uznałem za najbardziej, za najważniejsze dla bezpieczeństwa europejskiego. Przede wszystkim jest to strategia przywództwa ISIS w stosunku do bojowników, kryzys humanitarny, który panuje w obozach w północnej Syrii oraz poziom bezpieczeństwa panujący tam w tamtejszych obozach. Na te trzy właśnie aspekty moim zdaniem koronawirus miał znaczący wpływ. Dlatego moim pytaniem badawczym, dlatego przygotowując się do tego wystąpienia, moim pytaniem badawczym było to, jak pandemia wpłynęła na każdy z tych poszczególnych aspektów. Kiedy 12 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, reakcja przywództwa państwa islamskiego była natychmiastowa. Tego samego dnia na łamach tygodnika Annaba, takiego tygodnika, który jest głównym narzędziem propagandy w internecie państwa islamskiego, opublikowano rekomendacje oparte na szariacie do zwolenników właśnie państwa islamskiego, które nazwałem to takim, jakby to pierwsze wydanie odnośnie koronawirusa było bardzo defensywne. Także te rekomendacje wszystkie były, tyczyły się tego, żeby chronić się przed wirusem, żeby właśnie poprzez mycie rąk, czy poprzez osłanianie ust, podczas kichania i ziewania. Także tu można jakby to zestawić z rekomendacjami WHO. Jednakże pojawiły się też rekomendacje typu zakrywanie naczyń, żeby nie pozwolić na to, aby koronawirus dostał się do jedzenia. Wydano też zakaz
członkom ISIS do podróżowania do lądu epidemii, którym w taki właśnie sposób została nazwana wtedy Europa. Wtedy rzeczywiście zarówno Włochy, jak i Hiszpania były epicentrum pandemii i tam koronery, to znaczy sytuacja epidemiologiczna była znacznie gorsza niż na Bliskim Wschodzie. To można też zauważyć ewolucję tej narracji przywództwa ISIS. Bardzo szybko, już tydzień po tym wydaniu Annaba, pojawiło się kolejne, którego strategia obróciła się zupełnie o 180 stopni. W tym wydaniu nazwanym najgorszym koszmarem krzyżowca, koronawirus był już nazwany jako gniew Boży, plaga biblijnych rozmiarów, został też nazwany jako najmniejszy żołnierz Boga zesłany przez niego na narody krzyżowców. Tutaj rozumiemy przez narody krzyżowców społeczeństwa wolnego świata, Zachodu, któremu ISIS wypowiedziało wojnę. I pojawiły się również rekomendacje. Z jednej strony rekomendacje były kierowane do więźniów, którzy przebywają w obozach i więzieniach w Syrii. I ISIS namawiało ich do ucieczki, do wykorzystania globalnego chaosu i osłabienia kontroli w tamtejszych obozach, żeby jak za wszelką cenę wydostać się z nich i wydostać się na wolność, co nie jest tak naprawdę niczym nowym, gdyż ISIS już od dawna namawia swoich zwolenników, żeby stąd uciekali. Te warunki, które tam panują, są też tak fatalne, że oczywiście oni sami do tego dążą. Aczkolwiek w maju 2020 roku rzeczywiście doszło do zamieszek w mieście Hasaka, obok niego, to znaczy w więzieniu obok miasta Hasaka, właśnie w nim kontrolowani są pojmani bojownicy ISIS przez syryjskie siły demokratyczne, SDF. Udało się im przejąć kontrolę nad więzieniem dosłownie na 2 dni i ostatecznie SDF uzyskało kontrolę. Także widzimy nasilenie się zamieszek po tym, jak wykorzystuje się COVID-19 i te fatalne warunki panujące w więzieniach do tego, żeby straszyć trochę zwolenników, żeby już uciekali z tych warunków. Z drugiej strony ISIS skierowało też swoje nowe rekomendacje do zwolenników przebywających na wolności w Europie i innych częściach świata i nawoływano do rozprzestrzeniania się wirusa. Tak jak było napisane właśnie w tym tygodniku, każdy brat i każda siostra, nawet dzieci, mogą przypodobać się Bogu poprzez stanie się nościelem tej choroby, uderzając w zbiorowiska niewiernych. Albo pobożni muzułmanie nie będą chorzy, ponieważ żadna choroba nie może sprawić, aby wiernemu spadł włos z głowy. I ostatnia rzecz, zabicie niewiernego może ochronić przed wirusem. Także tu widzimy zupełny zwrot narracji ISIS, jej strategii przywództwa i przejście z defensywy na ofensywę i wykorzystanie koronawirusa COVID-19 jako swojego rodzaju narzędzie do siania terroru obok innego rodzaju zamachów terrorystycznych, które znamy z przekazów prasowych czy też z życia codziennego w Europie. Kolejnym aspektem jest kryzys humanitarny i stawiam tezę, że koronawirus stanowczo wpłynął na pogłębienie się tego kryzysu panującego w obozach. I wynika to z trzech przyczyn. Przede wszystkim zostały ograniczone działalność organizacji humanitarnych i pozarządowych, chociażby przez to, że zostały ograniczone loty, także ta cała strona logistyczna została utrudniona, czy dostarczanie zasobów, leków, żywności, czy też wody została zdecydowanie utrudniona. Dodatkowo zamknięto 2 z 4 granic pomiędzy Syrią a Irakiem, z których te organizacje korzystały, żeby też przesyłać swoich pracowników, dlatego też tutaj pojawiły się problemy. Po drugie, wsparcie wysyłane przez WHO do północno-wschodniej Syrii z doniesień organizacji pozarządowych nie dociera do tego terenu. To wsparcie wysyłane jest przez Damaszek. No i z powodu konfliktu domowego w Syrii
niestety tam nie dociera, dlatego osoby przebywające w północno-wschodniej Syrii mogą sobie radzić z koronawirusem też znacznie gorzej. No i w dobie koronawirusa jakby bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać higienę osobistą, czy też dystans społeczny, i tam jest to po prostu niemożliwe, a wszelkiego rodzaju pomoce typu maseczki czy żel dezynfekcyjny tam nie dociera. Także SDF musi zdawać się jedynie na swoje środki, też wsparcie ze strony Ameryki i ze strony ONZ-u. Też przyczyną są nałożone obostrzenia w przeludnionych obozach. Jeżeli spojrzeć na zdjęcia tych obozów, to zobaczymy, że tam każda, czy właśnie jeżeli spojrzymy na więzienia, to cele są przepełnione ludźmi, nie ma tam absolutnie możliwości, żeby uniknąć kontaktu fizycznego. Jest tam, panuje tam taka ciasnota, również w obozach to można zauważyć. Widzę, że czas mi ucieka, dlatego przejdę już do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwo spadło z tego powodu, że SDF, działając prewencyjnie, już jeszcze zanim koronawirus pojawił się w obozie, co de facto miało miejsce, miało to miejsce 3 sierpnia, to 3 właśnie pracowników NGO-sów miało pozytywny wynik testu. Ale właśnie już zanim to się pojawiło, SDF ograniczyło rotację swoich strażników, zmniejszyło też liczbę strażników, którzy pracowali i strzegli tych więzień. Także otworzyło to pewnego rodzaju drzwi państwu islamskiemu na zamieszki, na ucieczki również. Po drugie, doszło do rozwoju sieci przestępczych. Już od początku funkcjonowania tych obozów dochodziło do tego, że czy to właśnie strażnicy posługiwali się korupcją, pomagając właśnie osobom w ucieczce czy w dostarczaniu jakiegoś rodzaju czy telefonu komórkowego na przykład, czy pieniędzy. Także to przemytnictwo było rozwinięte. Teraz jest jeszcze bardziej widoczne właśnie przez to, że kontrola nad obozami znacznie spadła. No i oczywiście zostały ograniczone zasoby SDF, dlatego to też motywuje strażników i tamtejsze osoby, które tam mieszkają, do tego, żeby szukać jakiegoś innego źródła zarobku, no i do tego dochodzi. Do tego nałożyło się też wycofanie wojsk światowych z regionu, czy to też amerykańskich, ale również szkolenia wojsk światowych zostały zakończone z powodu walki z koronawirusem. Bodajże teraz pozostaje około 500 żołnierzy amerykańskich w regionie, dlatego ISIS na pewno mniej będzie bało się wszelkiego rodzaju akcji, działalności terrorystycznej na tym terenie. Dlatego przejdę już do wniosków. Stawiam taką tezę, że pandemia koronawirusa uzbraja ISIS w nowe narzędzia terroru, jak wspomniałem wcześniej, również motywowania swoich zwolenników do ucieczki z tych obozów. Pogłębia również kryzys humanitarny, co wzmaga chęci pojmanych do ucieczki oraz zmniejsza poziom bezpieczeństwa w obozach dla bojowników, zmniejsza też poziom kontroli, dlatego daje zielone światło ISIS na regenerację sił. To byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Właśnie teraz śledzę naszą transmisję na żywo i w komentarzach nie pojawiło się żadne pytania i wydaje mi się, że to właśnie z tego powodu, że każdy z Państwa przedstawił swój referat tak wyczerpująco. Ze swojej strony mogę dodać, że jak pojawiały się jakieś pytania i chciałam je zadać, to właśnie podczas kolejnych części swoich wystąpień Państwo odpowiadali na te pytania. Więc jeżeli Państwo chcą coś dodać, mamy jeszcze 15 minut, a jeżeli nie, to już powoli nasz panel zbliża się do końca.
Chciałabym przy okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim, zwłaszcza naszym prelegentom, którzy w niezwykle ciekawy i pasjonujący sposób przedstawili konkretne zagadnienia i to na pewno dało dużo do myślenia każdemu, kto to obejrzał i kto będzie jeszcze oglądał te nagrania, które już będą dostępne na naszej stronie na Facebooku. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować również widzom, osobom, które oglądały naszą transmisję i które mimo to, że te nasze wszystkie wydarzenia odbywają się online i tak cały czas są z nami i cały czas czujemy ich obecność i to, że oni są na bieżąco i oglądają nasze wydarzenia i też my bardzo liczymy na to, że niedługo będziemy mogli się spotkać z nimi już na żywo. I przy okazji zapraszam na trzeci, ostatni blok naszej konferencji, który rozpocznie się już za 25 minut o 14:25 i będzie się składał z dwóch paneli, które będą się odbywać równolegle. Jeden z paneli to gospodarka, a drugi to energia i ekologia. Zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.